Siema, siema, hejos. Wczoraj wbiło 57 tysięcy subskrypcji na kanale i zrobię takiego specjala właśnie teraz. Będę dzwonił do widzów z Messengera i zobaczymy, jaka ich reakcja będzie na telefon ode mnie. Siema, Kacper, Blegopso dzwoni z kanału Blegopso. Ja pierdzielę. Co z tego wyniknie, no to po prostu nie wiem. Po prostu scenariusz się sam napisze. To coś nie jarzycie dzisiaj, widzę. Nie Kamil. No, można liczyć się z tym, że nie jeden mnie tam opierdzieli. No to dobra, zaczynamy, lecimy. Puch. To kogo wybierzemy? Zbliżonko mykniemy. Losowo, lecimy. Widać, nie widać? Nie łapie fokusów mi. Halo, siema. Blegopso mówi. Skąd wiesz? Poznałeś mnie? Rozpoznałeś mnie. I co tam słychać? Chcesz kogoś pozdrowić? Bo vloga robię, wiesz, po znajomych dzwonię z Messengera. Chcesz kogoś pozdrowić? No to co, pozdrawiam widzów wszystkich, twoich jak i moich. O, dzięki, że pamiętałeś o moich. I co tam, powiedz, co tam youtuberze, co tam słychać? Jaki youtuberze? Nie, jadę krasę oglądać. Coś, ty kupujesz już? Nie wiem, no zobaczymy na miejsce, co to będzie za sprzęt, nie? Aha, będziesz oglądał dopiero. A co to jest za sprzęt? Zdradzisz? Bo ja nagrywam vloga teraz, wiesz, z naszej rozmowy. Zdradzisz, co jedziesz oglądać? CRF 250. Czyli Hondę. Tak. O kurde, to się jeszcze wstrzymaj, bo ja nagrałem vloga z takiej Hondy, wiesz? I nie do końca jest właściciel zadowolony. No dobra, no to życzę ci co? Dobrego zakupu w razie czego, nie? No, przyda się, żeby wiesz, graty to jak nie wyszli. No, to słuchaj, pisar, będziesz na tym, na vlogu, wiesz, u mnie. A, no to dobrze. Bo ja takiego specjala robię, wiesz, na 57 tysięcy subskrypcji mi wleciało, wiesz, i mówię, a będę dzwonił po widzach i wylosowałem ciebie. No i fajnie. No. No, to słuchaj, to jak tylko kupisz, nie, to pamiętaj, żeby na górną grupę przyjechać tu do mnie. No, postaram się. No, siema. No, siema, hejos. I do pisara się dodzwoniłem, no. I się dowiedzieliśmy czegoś, że jedzie oglądać motocykl. Dobra, lecimy teraz na następną osobę. Wow. Ja, no, aż mam Pietra po prostu. No lecimy, no trudno, ryzyk fizyk. Dzwonię do Jakuba. Oczywiście nie znam go. Siema, Jakub. Blegopso dzwoni z kanału. Kojarzysz? Tak, znam. Znasz, siema. Słuchaj, na 57 tysięcy subów właśnie takiego specjala robię i dzwonię. Robię vloga właśnie. I dzwonię właśnie do widzów. I wybrałem losowo o ciebie, Jakub. Co tam u ciebie, powiedz? Tutaj sobie przy motorkach grzebie, nie? O! Detetka, Husqvar też. O, no to super. A nie masz detetki dla mnie jakiejś, takiego na złomka? Bo szukam na kanał. No taki właśnie trochę jest, nie? No to za ile masz takiego? Muszę ogarnąć go trochę. No a nie wiem, to jakbym zrobił, to sprzedał, nie wiem, za 3000. Ło, a ja szukam takiego złomka, wiesz, do zrobienia dopiero, wiesz, na kanał. 1500 mamy. To może znajdź mi takiego. Albo jakąś sendę może, 50. Może coś ci się trafi. Kolega ma za 2000 150. O, słuchaj, no to dobra, to może by mi... Wyślij mi na Messengera, co to jest i ile chce. Dobra. Dobra? Okej. A chcesz kogoś pozdrowić przy okazji? Ja pozdrawiam kolegów, Adama Bezchubkę, Gabrysia Bazylewicza i ogółem wszystkich widzów. No i tyle w sumie. No to super, super. A powiedz, kanał oglądasz, czy już przestałeś oglądać? Czasami coś oglądam. A, no to dobrze, dobrze. Czyli nie zostałem sam. No jeszcze nie. Jeszcze nie. No dobra, no to trzymaj się, hejos. Pozdrawiam Wałcz cały, o. No, trzymaj się. Cześć. Ale specjala mamy, no. Nie spodziewałem się. Jeszcze o pieprzy nie dostałem. Jeny, teraz padło na Alberta z Lidzbarka. Lecimy.
Co ten Blacku robi? Nie odebrał. Lecimy dalej. Kuba. O, jest sygnał. Pewnie odbierze. Halo? Siema Kuba. Black Opso mówi z kanału Black Opso. Kojarzysz? No tak. Siema. I vloga kręcę właśnie teraz. Chcesz kogoś pozdrowić? To pozdrawiam wszystkich widzów, znajomych moich. Chyba tyle. I co tam u ciebie, Kuba? Nie jest dobrze. Co porabiasz? A teraz dopiero skończyłem lekcję właśnie. O. Sprzęta jakiegoś masz, jeździsz czymś? Jest, 250. Jest, a jaka? A to taki Chińczyk jakiś taki. Ale jest, najważniejsze. Dwa koła ma, silnik ma? Ma. O, no to super. I co, oglądasz kanał czy nie? Tak, oglądam. Oglądasz, no to... To dzięki wam widzisz, że jeszcze kanał istnieje, nie? Bo jakbyście nie oglądali, to by nie było kanału. Co, zaskoczyłem cię, czy nie? No, bardzo. No, to słuchaj, Kuba, dzięki, będziesz na vlogu, nie? Może na jutro, zmontuję, albo może jeszcze na dzisiaj wieczór, zobaczymy. No, trzymaj się, nara, pozdrawiam, siema. To był Kuba. Mateusz, teraz. Lecimy do Mateusza. Odbierze, nie odbierze. A wiedzieliście, że będę dzwonił po widzach? Nie wiem, zajęty się. Chyba lekcje ma. Albo w pracy. Ale jeszcze nikt mnie nie opieprzył. Ale sygnału nie ma. Kolejny Kacper. Halo? Siema Kacper, Black Opso dzwoni z kanału Black Opso. Kojarzysz? O kurde, siemano. Siemano, słuchaj. Kacper, co tam u ciebie, powiedz? Ja pierdzielę. Vloga robię, wiesz, na 57... Co jest? Ja właśnie z roboty wróciłem i ja pierdzielę. No widzisz, i się udało, i zadzwoniłem. Słuchaj, vloga robię na 57 tysięcy subów, wiesz, i dzwonię po widzach z Messengera, wiesz? Chciałeś kogoś pozdrowić? Dzięki. Ja ciebie też pozdrawiam. I co tam słychać, powiedz? Co jeszcze robisz? Oprócz pracy? Jeździsz krosami? Ostatnio sprzedałem, nie, ja tam bardziej na sporty idę. Aha. Ostatnio sprzedałem swojego, znaczy ja 125 dopiero jeżdżę, ale za rok na dwa mam w planie jakieś po 18. Mhm. Teraz sprzedałem ostatnio swoją 125 i czegoś szukam nowego, myślę właśnie nad jakimś krosem, cztery sobie 250. O, no to mogę ci polecić Betę. Nie, Beta nie ma 250, ale no powiem ci, Yamahy są dobre. 250. No, takie. Właśnie tak rozmyślam, no, żeby jak się sezon zacznie ciepło już się robi, żeby czymś pojeździć, bo no kusi, nie? No kusi, no nuda, nie? Taka się dzieje, nie? Jak człowiek no, nie pojeździ, nie? No ładna, jak słyszę, jak ktoś jeździ wokół mnie, no to normalnie... Szału idzie dostać, nie? No, wiem, znam ten ból. No. Oglądasz kanał? Tak, oglądam na bieżąco. A. Ostatnio, przedwczoraj oglądałem twój odcinek vloga z tego, z garażu, jak opowiadałeś, że usunąłeś tam filmy o zasięgach. Tak, jest. Ale już zasięgi wróciły dzięki wam, wiesz? No, fajnie. Oglądam na bieżąco już roku. A, no słuchaj, no będę starał się dzisiaj tego vloga wrzucić, wiesz, jeszcze. Może wieczorem? No. Także, żeby... No, dobra. To co, słuchaj, Kacper, trzymaj się, nie? No, to dzięki wzajemnie. No, pozdrawiam, nara, hejos. Cześć. Nie wierzył, że do niego zadzwoniłem. Super. Okej, teraz dzwonię do... Nie odbierają, no. Eryk. Halo? Siema, Eryk. Black Opso mówi z kanału Black Opso. Siema. Co? No, kojarzę. Słuchaj, kręcę vloga. Dzwonię do widzów, jest z Messengera. I wylosowałem ciebie i dzwonię do ciebie. Słuchaj, chcesz kogoś pozdrowić? No, pozdrawiam kolegów, mamy tatę rodziców. Bączka, pozdrawiam. I? Tyle. Co tam u ciebie, powiedz? A wszystko dobrze. Jak życie? No dobrze, stałem teraz.
A, będziesz na vlogu, nie? No dobra. Sprzęt jakiś masz do jeżdżenia? No mam, nie mam, ZR50. O, no to super. Kanał oglądasz? No, oglądam, ale ostatnio żeście byli tam u tej osoby niepełnosprawnej, kłada na wieś. Tak jest, tak jest. O, to masz, no, no. No dobra, no to ja ciebie też pozdrawiam. Trzymaj się, pozdrów tam wszystkich kumpli. No, nara. No, hejos. Dzwonię do Rafała. Halo. Siema, Rafał. Blegopso dzwoni z kanału Blegopso. Siema. Słuchaj, no kręcę vloga, wiesz, na 57 tysięcy subów i właśnie dzwonię do widzów z Messengera. No, co tam u ciebie, powiedz? Dobrze. Dobrze? Tak. Chcesz kogoś pozdrowić? Nie, dzięki, nie za bardzo. Nie chcesz, dobra, to ja cię pozdrawiam. Oglądasz kanał? Nie, też. No coś tam oglądam, O, sprzęta jakiegoś masz, jeździsz? Sixefa 250-2017. No to galancie. No. No to pozdrawiam cię, nara, trzymaj się, no. Cześć. Nikt mnie jeszcze nie wyzwał. Fajne imię, Klimek. Czyli chyba Klemens. Albo Klimek. Siema, Klimek. Siema. Siema, Blegopso z kanału Blegopso. No właśnie, witam, cześć. Cześć, słuchaj. Kręcę vloga właśnie i dzwonię do widzów, wiesz, na 57 tysięcy subów. O, sprzęta jakiegoś masz, jeździsz? Mam. Co masz? Ja mam 250. I co, jak się sprawuje? Na wtrysku? Na wtrysku pewnie, co? Nie, gaźnik. Gaźnik jeszcze. I co, jak się sprawuje? No to super, to się cieszę. Dobra, no to czym się wtedy? Będziesz na vlogu. Dobra, no, trzymaj się, hejos. Halo, siema, Kamil. Siema, to tam. Blegopso z kanału Blegopso dzwoni. Siema. Vloga kręcę, dzwonię po kontaktach z Messengera, wiesz? No, wiesz, to wróciłem ze szpitala ogólnie, bo miałem kiedyś wypadek na krosie, nie? No. No, trochę tam za szybko weszłem w bandę i złamałem kostkę w dwóch miejscach i właśnie miałem wyciągane śruby ze spodenia. Aha. No i właśnie teraz leżę, bo wróciłem i tydzień mi został jeszcze do podejrzenia, bo musi się rana zgoić. A tak to już kość zrośnięta jest. No to co, ci musieli rozcinać, czy co? Znaczy, wiesz co, stawiali mi blachę ze śrubami, co nie? Aha. No i wiesz, kurde, zszywali to, no i to już minęło 2 lata. Wow. Teraz właśnie byłem na wyciągnięciu i... Aha. A jakiego masz krosa, powiedz? Znaczy, wiesz, to miałem, no, miałem CRF-kę 450. Aha. No dobra. Plany jakiegoś KTM-a. O, no i dobrze, no to życzę udanego zakupu, żeby się nie psuł, nie? Żeby nie było remontu zaraz. No to czym się, nara, hejos. Cześć. Trzymaj się. Nie, może jeszcze, no, jeszcze nie. Dobra, jeszcze jeden telefon. Do ostatniej osoby teraz dzwonię. Do Adama. Do Kamil. Siema, Blegopso. Nie Kamil. A kto mówi? Blegopso z kanału Blegopso. Dzwonię po widzach. O kurde. O, ja... Co tam u ciebie, Adam? Ja nie Kamil. Co, o co chodzi? A bo z kolegami jesteśmy. No. Pijemy sobie. O. Wysłaliśmy Kamila po alkohol do sklepu i jeszcze nie wrócił. Aha. I myślałeś, że co, że ja Kamil? No tak. Dokładnie tu nie patrzę w telefon. Aha. To coś nie jarzycie dzisiaj, widzę. No, może być ciężko. Aha, to czyli nawet nie wiesz, z kim gadasz? A, siema, to teraz już zajarzyłeś, że to ja? A ty śmigasz jakimś sprzętem? Może chcesz kogoś pozdrowić? A czy masz się na nogach? Powiedz. Stoisz czy leżysz? Przy oknie otwartym
wstaję, bo aż się duszno zrobiło. Coś ty. A po co ten kolega poszedł? Mówiłeś po co? Po napoje jakieś? Po amareny. O, a co to jest? Jakieś robaszki? Takie winko. Aha, o jeny, to grubo, to po wypłacie jesteście. No, była niedawno. A chcesz kogoś pozdrowić? To pozdrawiam tego Kamila, co jeszcze nie wrócił. A to może on już nie wróci, wiesz? To, ale może on już nie wróci, wiesz? A kasę mu daliście? Swoją. A, no to już jesteście w plecy pewnie. Pewno zamiast do sklepu to poleciał na CPN do motocykla kupić paliwo. Albo gogle. Możliwe, ale ja go złapię jeszcze. Jeszcze go złapiesz. Ale powiedz, wy tak przy tym oknie to leżycie, siedzicie. Co robicie? Okno otwarte, my się opieramy o nie. Dobra. Dobra, a latacie coś, czy tylko tak sobie stoicie i tam przy tym oknie? Na motocyklach latacie? Kiedyś to ja na WSK jeździłem. Na czym? WSK. Na WSK, A jaka pojemność? To była 125. A co, już nie jeździsz? Rozbiłem się trochę, taki wypadek lekki miałem. Ale w sumie kiedyś wsiądziesz na motocykl? Jak sobie kupię, to może i wsiądę. No dobra, to co? To ja będę kończył, no to się trzymajcie, to nie pijcie tego amaretto czy coś. Lepiej, wiesz, poćwiczyć trochę, pobiegać, przysiadów porobić. Co ty na to, Adam? Od kiedy? Aha, no dobra, no to słuchajcie, no to niech ten Kamil to niech już nie kupuje tego wam, dajcie sobie spokój, jest fajny dzień, trzeba, wiesz, odpocząć, zrelaksować się, przyszykować na weekend. A posłuchaj jeszcze, która jest godzina, bo ja nie widzę to przez telefon. O, jeden gdzieś tak po 16 chyba parę minut. Będziesz na vlogu, wiesz, może dzisiaj jeszcze wrzucę, Adam, tego vloga. No, powycinam, co niecenzuralne to usunę, a resztę opublikuję. A oglądasz kanał w ogóle? Co, jakiś czas tam spojrzę na tego YouTube'a. No to dobra, no słuchaj, no to ja wam życzę sportowej postawy, zapomnijcie o tym winku czy o czymś, bierzcie się za przysiady. Zbieraniem kasy zamiast na winko to na motocykl jakiś porządny i wbijajcie dobrego psa na jazdę. Okej? Okay? Okej. Okay. No dobra, to nara, hejos, trzymaj się. No i słuchajcie, taka sytuacja z Adamem. Życzę mu, żeby wziął się za treningi z kolegami, a nie stać pod sklepem czy gdzieś tam pod oknem, nie wiem, wietrzyć się. Tracić niepotrzebnie czas, marnować sobie życie. Słuchajcie, jak wam takie vlogi się podobają, komentarz pod filmikiem. Jak macie jakieś pomysły na vlogi, no to wrzucajcie, na pewno skorzystam. Nara, hejos! Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.